Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest środa, 18 września. Pogoda jest bardzo ładna jak na razie. No i pocieszające jest to, że nie pada. Nie głoszą tutaj deszczu, przynajmniej na razie. No i dzisiaj ciąg dalszy akcji zdążyć przed wodą. Kopiemy kartofle. Właśnie jadę wywieźć chłopakom kawę, zrobię obiad i później też ostro idziemy dalej do wyrywania warzyw, do wybierania. Woda się podnosi, za chwileczkę też podjadę zobaczyć, jak ona wygląda. No jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że my mamy troszkę czasu, aby się tutaj przygotować, żeby pozbierać te plony. Czasu, którego niestety na południu nie starczyło, nie mieli tego czasu. Niestety są ofiary śmiertelne i tutaj na samym początku składam ogromne wyrazy współczucia, kondolencje dla rodzin osób, które straciły życie w tej powodzi, dla wszystkich poszkodowanych, dla wszystkich osób, które w jakikolwiek w ogóle ucierpiały w tej wodzie. I życzę też siły wszystkim osobom biorącym udział w pomocy, w akcji teraz sprzątania po tej wodzie, tam gdzie ona przeszła, bo niestety dramat tamtych ludzi nie kończy się wraz ze zniknięciem wody, z pójściem fali dalej. Dramat trwa. Trzeba posprzątać, trzeba odbudować. Ci ludzie zostali niejednokrotnie bez środków do życia, bez jakiejkolwiek perspektywy na kolejny dzień, z długami. Sytuacja jest bardzo poważna. No i tutaj, jeżeli ktokolwiek w jakikolwiek sposób może chociaż tą symboliczną złotówkę, a pomóżcie, jakiekolwiek koce, no zresztą apele są cały czas na bieżąco, wszystko w mediach jest, także można się do tego ustosunkować, do czego też Was zachęcam i namawiam, apeluję do jedności, nie rozłamu, nie podziałów na tle politycznym czy jakimś innym, nie słuchajcie tutaj tego, bądźcie kochani jednością, solidarnością, nie ma czegoś takiego jak ta opcja podział, my jesteśmy jedni, naprawdę jesteśmy jednością i tutaj ogromny apel, aby ta jedność była. No i kopiemy. Kopie nam tutaj kolega z sąsiedniej wsi kombajnem. Wczoraj wykopywał kartofle u siebie, dzisiaj kopie u nas. I każdą odmianę wysypujemy na inną przyczepę, aby tutaj nie doszło do pomieszania, bo zależy nam bardzo, żeby zachować je w czystości odmianowej. I kartofle są ładne, porosły duże, nie ma w ogóle drobnych. Nie mają parcha, nie mają pęknięć. Nie ma też drutowców, które bardzo niszczą kartofle ludziom, robiąc dziury w środku. No i nie ma żadnych oznak chorobowych. Teraz te kartofle zostaną 2 tygodnie na przyczepach. Te, które na przyczepy nie wejdą, to pozwalamy gdzieś pod dachem. Ponakrywamy je na wierzchu, żeby nie zieleniały. I będą czekać do przebierania. Jest to koniecznością, zawsze tak robimy, bo to, co ma zgnić, to zgnije u nas. Jeżeli byśmy od razu je przebierali i sprzedawali, to niestety będą zagniwać u klienta. O, tak jak tutaj jest nadgryziony, to musi być wyselekcjonowane. Tutaj jest nadgnity, więc to zgnije. No i to, co ma odejść, to odejdzie tutaj u nas i dopiero za 2 tygodnie zaczniemy przebierać. Kartofle są przepiękne jak na ten rok, bo tutaj na tym polu mieliśmy posadzonych ponad 1 hektar kartofli i one były 3-krotnie zalane w tym roku. To, co już pokazywałam w filmach na bieżąco i 2/3 niestety nam wymokło. Została 1/3 po górkach. Tam, gdzie ta woda za bardzo im nie zaszkodziła. No i są bardzo ładne.
witam wszystkich. Przyjechałyśmy tutaj już wyrywać marchew. Tam podnosi się Odra za tym lasem i tutaj w linii prostej od nas, gdzie teraz się znajdujemy, jest ona w jakiejś odległości 1,5 kilometra. Tam po drugiej stronie ogrodu chłopaki kopią kartofle, a my zabieramy się za marchewkę. Mamusia dzisiaj ma pracę siedzącą. Tak, tylko muszę se wyżej podnieść, bo za nisko. Za chwilę naobcinasz. Naci, to będziesz sobie podkładała. Wyrywa się dosyć lekko. W tamtym roku wszystko musieliśmy... Ale bolszaja. Duża porosła, no. Ale w tamtym roku wszystko musieliśmy podkopywać. Nie szło jej w ogóle wyrwać. W tym roku marchew wychodzi dosyć dobrze. Rzadko którą trzeba tutaj wykopać, z tego względu, że porosła ona krótka. Jest krótki korzeń, gruba, ale króciutka. Nie poszła w głąb z tego względu, że tutaj miała bardzo dużo wilgoci. 3 razy była zalana. No i tak tutaj przed chwileczką z mamusią żeśmy sobie rozmawiały i tam chłopaki też na chwilę przyszli, że w tym roku to nam się trafiła jakaś kumulacja, wiecie? 4 raz idzie woda i tutaj zaleje ten ogród. To jest kumulacja chyba za wszystkie poprzednie lata. Ale marchew to wielka wzrosła. Marchew porosła nam w tym roku bardzo duża, ale krótka. Ale Boże, jaki to jest zapach tej marchwi i ta ziemia, tak to wszystko... Pachnie to teraz tutaj wszystko, unosi się taki aromat, ale zobaczcie, jaka jest marchew. Gruba, że nie jestem w stanie objąć ją tutaj palcami, ale stosunkowo krótka. Dlaczego taka sytuacja? Już to mówiłam w poprzednich odcinkach o marchwi, że ona miała tutaj bardzo dużo wilgoci, pod dostatkiem jej było i korzeń nie szedł w poszukiwaniu wody. Warzywa korzeniowe nie powinno się podlewać. Zaraz po wysianiu nasionek raz przelać, żeby one miały dobre wschody i później, jak już ta marchewka idzie w korzeń, można ją ewentualnie, jak jest susza, podlać raz i wystarczy. Ona musi iść w poszukiwaniu wody. Wtedy tu tworzy się długi palowy system korzeniowy i ona grubnie. Podczas tu puszcza sobie w dół, a tu wszerz. I marchewka jest długa, gruba. Moja, mając tutaj wody pod dostatkiem, pod samym wierzchem, system korzeniowy się rozleniwił, nie wytworzył pala, tylko szedł w szerokość i wytwarzał korzenie boczne. Marchewka, jak się przyjrzycie, ma takie oczka, i to są zaczątki korzeni bocznych. Jeżeli warunki są takie jak tutaj, że jest bardzo dużo wilgoci i ona ma ją pod wierzchem, tworzy tutaj obwód na grubość, tworzy również korzenie boczne. Taka jest właśnie, taki jest urok marchwi, że ona się tak zachowuje, ale mimo to jest ładna i co, nie jest ona w środku łykowata, nie jest sucha, zachowała swoje wszystkie walory cenne, jakie zachować powinna. Wiaderka. Czekaj, już ci przyniosę. Siedź, ty nie wstawaj, masz tutaj. To ja to wysypię. Trzymaj. To zaraz zakręcisz. Urwała mi się.
Wysoko na niebie lecą żurawie. Słychać ich tutaj przepiękny klęgor. Nieodzowny element zbliżającej się jesieni. Kolejny dzień, czwartek, 19 września. Kartka z kalendarza za nami, a przed nami pietruszka i pasternak do wyrywania. Wczoraj wyrwaliśmy na tamtym ogrodzie marchew, fasolę i to, co nam czas pozwolił, a dzisiaj tutaj pietruszka i pasternak idzie do wyrywania. I ta sama sytuacja, co z marchewką. Myślałam, że będzie gorzej. Wzięłam sobie widły, ale wyrywa się dosyć lekko, bo pietruszka też nie porosła mocno w korzeń. Korzeń jest co prawda gruby. Też nie idzie go objąć ręką tutaj palcami, ale jest króciutki. To jest to samo, co mówiłam wczorajszego dnia, że tutaj było bardzo dużo wody. Korzeń nie szedł w poszukiwaniu wilgoci w głąb. Nie wytworzył się system palowy, tylko zrobiła się taka gulka z powodu tego, że tej wody miał pod dostatkiem i nie musiał się wysilać. Tutaj sobie pięknie przyrastał i gdyby warunki były takie, jak być powinny, to pietruszka byłaby w tym roku naprawdę nad podziw długa i ładnie pogrubiona. No jest jaka jest. I tak jak tutaj popuszczała dużo korzeni bocznych, te są akurat nie małe, ale już tam się nam trafiły takie okazy wąsate, że ten korzeń boczny był taki jak kciuk, dosyć gruby. No to jest właśnie efekt mokra, ale ta pietruszka tutaj, jak żeśmy ją wysiali, na początku stała woda, te pola były zalane, wysiewaliśmy ją już jakoś początkiem kwietnia czy w kwietniu, zalało ją drugi raz, potem trzeci raz i połowa nam wymokła w ogóle, a ta, która została, no to jest taka krótka, taki tutek pękatek, ale jest! O! Tutaj zobaczcie, jaka porosła pietruszka. Jakoś coś jej się, wiecie, poprzestawiało. Zamiast rosnąć tak, właściwie tak w dół, to ona gdzieś jakoś w bok poszła. No nie szła w głąb. Ten korzeń nie szedł, tutaj jest akurat nieboczny, nie szedł w dół, bo wody na tej wysokości było ogrom i ona sobie szła w boki. Taką mam w tym roku pietruszkę, ale jest własna. To poobcinam i ogólnie będzie ładna. Natki pietruszki dzisiaj nie bierzemy. Nasuszyłam jej już bardzo dużo, bo tutaj tą pietruszkę żeśmy ścinali, co też pokazywałam w filmach. Wpływa to raz na pogrubienie się korzenia, na ładny rozwój. Dwa, zapobiega nam chorobom w wchodzeniu tych... Oj, to białe. Widzicie, tak mi słowa uciekają. Mączlika, mączniaka. Mączlik jest na kapuście, mączniaka, wchodzeniu mączniaka. Bo jest większa wentylacja. No i odtwarza się dzięki temu też nowa natka. Możemy ją kilka razy w roku pozyskać. Na jednym rządku nornica. Jak się zapięła tam na początku, tak przez cały rządek szła i poobjadane. Niektóre pietruszki to tylko skorupki. Już nie wiedziała, jak mogła całą zjeść. No całej nie zje, ona korzeń zje. Edziu zebrał dynię i przyszedł, wykopuje pasternak. Idzie dużo szybciej. Pasternak już nie wychodzi tak jak pietruszka. Korzeń bardzo ładny porósł, duży. I tutaj już trzeba wszystko wykopywać. Jakoś pomału idzie. A jak przyszedł Edziu, to idzie szybciej. Tak, przestałyśmy się opierdzielać. Jasne. O, pietruszki same się wyrwały. A mamusia stwierdziła, że... No jak najbardziej. A ja już się wymodlę chyba za wszystkie czasy. Już tak. Kolan nie czuję. Chyba ty na... będę musiała se usiąść, wiesz, na jednym wiadrze. Ja na... No to się... Aureolkę wyspałem.
Nie wiem, czy to było słyszeć. Ty powinnaś, ja zobaczę, co tutaj będę miała za to. Ja to jedynie mogę gumową uszczelkę zaproponować. No, zobaczę. Co będziesz miała na koniec? A co dostajesz z Edzia Gąsiorka zawsze? Jak się upomnę. Jak się upomnę. Nie musisz upominać. Pierwsze do degustacji ci niesie. No i teraz nie wiadomo, czy z szacunku do ciebie, żebyś pierwsza, czy jak ty przeżyjesz, to możemy my. A ty żyj i 100 lat, bo jeszcze pomagasz. Ale tutaj też nieraz pojawiają się w komentarzach zdania, że mamusia w tym wieku, a pracuje, że jak, słuchajcie, każda osoba, dopóki... Pracowała, to chyba bym już umarła. Raz, a dwa, każda osoba, jak przechodzi na rentę czy emeryturę, chce się czuć potrzebna. To są pełnowartościowi ludzie i nie ma czegoś takiego, że starsza osoba, jak ona może pracować? No, a jak może nie pracować? Nie można odsunąć na boczny tor. Jeżeli ma ochotę iść, robić, ma ochotę poobcinać, no to niech to robi. Muszą czuć się potrzebni, użyteczni, a nie jak taki stary mebel odstawiony w kąt, żeby tylko się kurzył. To tak nie działa. I wkurzał też, czasami, ale no to już jest inny szczegół. Starsze osoby, dopóki tylko mogą i chcą, powinny się ruszać. Raz, że czują się wtedy dowartościowane, a dwa, dla zdrowotności. Póki się ruszają, to te stawy są cały czas w ruchu. Mięśnia są w ruchu, nie są zasiedziałe, zależałe i wtedy organizm dużo lepiej funkcjonuje. Także tutaj te osoby, które gdzieś tam coś nieraz mówią, piszą, to po prostu nie wiem, czy to jest taki brak rozumu, czy... No, ciężko jest w ogóle powiedzieć. Człowiek jest nauczony od samych młodych lat pracy, to i na starość to samo nie usiedź. A ty to już masz w genach, że ja nie usiedzisz. Ja mam w genach, a zięć mi ten nieraz przypomina. Teściowa, a grabki zardzewiały. No to już teściowa mówi, ja wie już o co chodzi. Czekaj, to wyniosę. Pasternak porósł naprawdę duży i długi. On rósł troszeczkę tak jakby na górce, no i te warunki już miał zdecydowanie lepsze jak pietruszka, ale jaki ogromniasty. Piękny, prosty, długi. Nie ma takich korzeni już jak ta pietruszka, no i teraz w stosunku do pietruszki zobaczcie, jaka jest różnica. Wszyscy na polu, jest i tatuś, który dojechał tutaj z przyczepą, nie wiem po co, czyżby sugerował, że tyle tego wszystkiego będzie, ale nie pomógł. Wiem, no pomógł, no tutaj wyrywał też buraczki, no i jest dosyć sporo pietruszki, pasternak bardzo ładny, także tutaj on porósł w korzeń i na grubość, będzie co suszyć, no i jeszcze tutaj znaleźliśmy buraczków, marchewek troszeczkę, gdzie wyżej złapało terenu, że nie było zalane, to i porosło. No to żeśmy to od razu zabrali, no bo szkoda zostawiać. Warzywa już prawie wybraliśmy, tam jeszcze zostało nam na jutro troszeczkę do powybierania, takie ostatnie resztki, no i będzie koniec. Przyjechaliśmy teraz zobaczyć, jak wygląda stan Odry i jesteśmy w miejscu, gdzie ta nasza lokalna rzeczka Myśla wpada do koryta Odry i podnosi się ona w związku z tym, że i Odra poszła w górę. Ostatni raz tutaj byłam przedwczoraj, we wtorek, dzisiaj jest czwartek. No i zaraz pojedziemy zobaczyć tam na miernik i w to miejsce, w którym nagrywałam, żeby mieć takie porównanie, ale tutaj już widzimy, że poszła ona dużo, dużo w górę.
teraz wygląda bardzo ładnie w słoneczku. Tutaj się wszystko mieni, ale to jest chyba ostatni raz, jak tutaj żeśmy dojechali. Jutro już tu prawdopodobnie w to miejsce nie dojedziemy, bo tam jakieś 50 metrów stąd jest już Odra bardzo wysoko i prawdopodobnie w tym miejscu byliśmy tutaj teraz ostatni raz, bo jutro istnieje taka możliwość, że już nie dojedziemy. Tu w tym miejscu pewnie ona się już przeleje do jutra, do wieczora. Tutaj jest dosyć niskawo. Poszła w górę i to bardzo. Dobry metr. Poszła dużo w górę. Tutaj w tym miejscu brakuje jeszcze około 1,5 metra do przelania się. No i jeszcze ostatni rzut oka dzisiaj na Odrę. Wygląda ona pięknie. Zachwyca swoim urokiem. No i teraz jest bardzo, bardzo taka spokojna, taka cicha. To słońce tutaj się pięknie odbija, no ale też jest to niesamowity, nieposkromiony żywioł, przed którym trzeba mieć respekt. No i takie żywioły zawsze uczą nas pokory. I to wielkiej pokory. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami i do następnego w kolejnych dniach. Powiem, jak ona tutaj się podniosła, czy wylała, jak wylała, ile tej wody jest. Trzymajcie się. Do następnego.